Bliski Wschód kojarzy się z bombą, z wybuchem, ze strachem, z krwią. W zasadzie chyba nie ma innej relacji w mediach, w informacjach szczególnie. Nikt cię nie zaprasza tutaj, nie mówi, o, masz super wyjazd, prawda, za darmo, przyjdź sobie i pobądź trochę, pojeździć na rowerach, bo to w imię pokoju. Tylko jakby, no, każdy tutaj przyjeżdża już z takim określonym jakby swoim też celem. W małej skali to już jest dobre, że poznam te kobiety, poznam tych ludzi tutaj i nie będę niosła informacji, jak wrócę do Polski, że tu jest strasznie i należy się ich bać. Who are you? A Polish team. Oh, Polish team. Johnny, just... No, we have a list. Okay, that's excellent. Polish. Okay. Stresik? Widzisz, ile bab? Jasne, że stresik. W którąś wjadę. When I looked up the road today and I saw this big long line of women, so many women, I mean, there must have been well over 250 women cycling today, maybe nearly 300. And I thought, this is from this little idea. This is absolutely incredible. It was just a little idea, actually. It started really with doing youth exchanges. I was doing youth exchanges between Israel and Palestine and Greece and Turkey, etc., etc. And the young people in Palestine sent me emails. And one of the emails, there was an incursion into Jericho. And the soldiers were at the end of the road and the children are really scared and they're in our house and they're really crying. And do something. Detta, just do something. Because the international community seemed to be ignoring us. Just do something. I thought, what can I do? Then suddenly I just thought, we can cycle. We can cycle with women from Arab countries. We can cycle with American women. We can cycle with the European women. We can cycle for peace. We'll cycle for Palestine. And maybe we can raise money for Palestine. You know, let's just do a bike ride. I'm the Syrian coordinator, and we're doing this to show the people all over the world that we are with peace in Syria, and we're calling for peace and for women empowerment and all over the world, especially those in Palestine and the conflicts area. And that's our goal here, that we have crossed all the borders and we have overcome all the hardships to be here with the rest of the world to tell them about our story and as well to hear them back. If we can come as a group of women from across the world to say that we support you and we believe in your right to freedom, then we should do that. And I think as women we can change something. I think women together can be very strong. I think everybody's forgotten what's happening there, and I think it's our job to show the world, look, this is still happening, you know, people are suffering, children and women are suffering, and we need to do something. Zdałam sobie sprawę nagle, że to jest naprawdę ważne. To nie jest jakieś tam właśnie laski nie mają co robić, sobie jadą na rowerze w dziwnym miejscu, żeby było atrakcyjnie, tylko faktycznie, no coś, no. Że robimy coś tak. To jest
jest fajne, że przyjechały tu kobiety z całego świata, że tak naprawdę słyszysz wiele języków i nie widzisz różnic między kobietą, która rozmawia, ma chustę na sobie, a między Amerykanką na przykład, że tu nie ma takich różnic, tak naprawdę nie ma żadnych różnic. I ta wielokulturowość jest czymś wspaniałym i czymś fascynującym. Dla mnie to jest właśnie jakieś źródło jakiejś inspiracji, jakiegoś rozwoju, a nie konfliktów. Personally, why are you wearing hijab? Because in our situation, if the guys see that I didn't wear hijab, that means I can go to the boys. And our situation didn't give us the permission to go with the guys and this. So actually, if the guys look at you and you are wearing the hijab, that means that you will not clubbing or will not drink alcohol, or they cannot allow to touch you or whatever. So, but in Iran and it have to wear hijab in Iran in the extremist area. The Quran or Islam didn't tell us. You must do something. Yes, it have to wear hijab, but not in the forced way. There is a lot of way to wear the hijab like this or like what I wear. You have less material, yeah? Because the same material. Very nice. Okay. Zawołam dziewczyny. Inaczej wyglądasz. Ja cię chrzanie. A szkoda, że tego poważnie? Nie widziałam. Poważniej? No, czy... Znaczy, wiesz co, inaczej w ogóle, tak bez włosów jest, no nie? Zupełnie inaczej. Oczy ci bardziej widać. Tak jak się wygodnie jest? Nie, to ciągnie. Tak? Ale co, długo to się nie, robiło? Ale jakbym założyła na to, jakbym za tak, to są jedna szpilka, to jest druga szpilka. A nie boisz się, że coś ci się, nie? Wszystko jest... Nie, to jest zapięte. Ale jak wygodnie jest? Tak trochę wiesz, ale gdybym miała na to na przykład marynarkę, to bym mogła tutaj tak sobie, aha, to wszystko sobie pochować. Ściągnąć i by było już tak. Kurde, niesamowite. W tej chwili jesteśmy na granicy syryjsko-libańskiej. Dostaliśmy już od Syryjczyków paszporty, czekamy, aż nam wszystko przybiją Libańczycy. Czekamy sobie, czekamy chyba jakieś 40-50 minut. Dzisiaj uderzamy do Bejrutu. Sometimes I think it's naive, but actually, no, I don't think anything's impossible. When we started Follow the Women, everybody said, it's impossible. You can't do that. Arab women can't cycle. Where are you going to get bikes from? Where are you going to get the accommodation? How are you going to make sure these women are secure? And they said, it would be impossible to cycle in Syria because the men will laugh at you and throw stones at you. Well, the men in Syria gave us flowers, so that was possible. And maybe that's only a small thing in this big world of peace. So if we've got 27 countries and women from those countries actually doing something, then word might fall to fall. Ludziom może się wydawać, że prawda, że one ukryte pod tymi czadorami chodzą jakieś tutaj smutne i rozmyślają na temat tego, jak im jest źle, a okazuje się, że tak nie jest, prawda, że one wcale o tym nie myślą. No to jest tak samo jak my nie myślimy, jakby w jakim kontekście kulturalnym my się znajdujemy w Europie, tak samo one nie zastanawiają się nad tym, w jakim one są tutaj. Wręcz to, jak one okazują swoją miłość do tego, prawda, do państwa swojego, jak mówią, że dziewczyny z Iranu na przykład, jak mówią, że kochają Iran, jak mówią Palestynki nawet, że, prawda, że kochają swój kraj i tak samo Syryjki.